Rozpoczynając ten wykład, chciałabym powiedzieć, że niezwykle ważnym momentem, który ma wpływ potem, impact na cało, na kształt mikrobioty do końca naszych dni, jest oczywiście pierwsze 1000 dni dziecka, czyli ta koncepcja od poczęcia do mniej więcej 3 roku życia ma także rolę, jeśli chodzi o kształtowanie mikrobioty jelitowej. I znowu w tym wszystkim ogromną funkcję pełni matka, mikrobiom matki. Momentem zupełnie krytycznym jest poród, oczywiście ten naturalny, jeżeli nie odbywa się w osłonie jakiś antybiotyk, no to jest najbardziej fantastyczna rzecz, jaka może się wydarzyć. A potem oczywiście bardzo ważne jest żywienie dziecka, tak? Bo wiemy już, że płód kontaktuje się, czy właściwie produkty bakterii jelitowych matki kontaktują się z płodem. A wiemy już, że krytycznym momentem są narodziny, ale potem bardzo krytyczny jest sposób żywienia. I znowu, jeśli mama żywi swoim pokarmem, no to oprócz oczywiście tych składników odżywczych, które się dynamicznie zmieniają wraz ze wzrostem dziecka, pamiętajmy, że dziecko ma też drugą mamę, tą mama oriented microbiota, czyli bakterie, które też się dostosowują do rozwoju dziecka. I chodzi o to, że ten mikrobiom dzieciaczka musi być bardzo mało zróżnicowany, tak? Czyli różnicowanie zachodzi stopniowo wraz z dojrzewaniem układu immunologicznego pomiędzy jednym i drugim, czyli mikrobiomem dziecka a układem immunologicznym, cały czas dochodzi do kontaktu. Tego nie uzyskamy w żadnej sztucznej formule żywienia. Niestety ona, nawet jeśli jest coraz bardziej doskonała, tego nie jest w stanie nam zapewnić. Potem oczywiście, kiedy pojawiają się pierwsze stałe pokarmy, ta mikrobiota dziecka też się zmienia i znowu w takim tym krytycznych pierwszych 1000 dni życia dzieciaka, pamiętajmy, że też niezwykle ważne jest to, czy mama choruje, czy ma cukrzycę ciążową, czy nie, to też ma impact na mikrobiotę dzieciaka, czy choruje na choroby autoimmunologiczne. No i jeśli chodzi o żywienie mamy, no to tutaj krytycznymi składnikami diety jest witamina D, ale także foliany, jeśli chodzi tutaj o dostępność reszt metylacyjnych, kwasy tłuszczowe wielonienasycone, jako te czynniki zapalne. No oczywiście to, co negatywnie wpływa, to jest zanieczyszczenie żywności. Kiedy pojawia się pierwszy stały pokarm, to proszę zobaczyć, te przede wszystkim bifidobakterium, one, ich ilość w jelicie cienkim ulega modyfikacji, a pojawiają się nowe gatunki bakterii, które pomagają dzieciaczkowi, a potem już coraz większemu dzieciakowi radzić sobie z obecnością tych pokarmów, a także pomagają w trawieniu, wchłanianiu, w metabolizmie tych produktów. Pamiętajmy, że mikrobiom bakteryjny faktycznie nam w tym bardzo pomaga. Kiedy jesteśmy dorośli, no to też musimy pamiętać, że jak my zasiadamy do stołu, to zasiadają do stołu też nasze bakterie jelitowe. Niekoniecznie to, co my lubimy, lubią nasze bakterie jelitowe, ale jest też prawdą to, że jeżeli my nie zjemy czegoś, czego one potrzebują, a tam mamy ponad 1000 gatunków bakterii, każdy inny, każdy chce czegoś innego. One łączą się ze sobą w grupy, które okradają inne bakterie z cennych składników odżywczych, ale też produkują dla nas cudowne rzeczy. Produkują krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, neurotransmitery, witaminy, niezwykle są dla nas ważne. Każdy z nich potrzebuje określonego składnika pożywienia, wobec tego nasza dieta musi być bardzo urozmaicona i kiedy my jemy, z przesuwką paru godzin jedzą też nasze bakterie. Jak czegoś nie zjemy, jest też taka teoria, która mówi, że wymusi to na nas, żebyśmy powędrowali do lodówki i coś tam, co potrzebują nasze bakterie, z tej lodówki wygrzebali i zjedli. I takim testem, który myślę, że każdy z nas przeprowadził w ciągu ostatnich 24 godzin, był test czekoladki na poduszce. Tak? Dzielimy się tutaj na dwie grupy, tych, co zjedli tą czekoladkę i tych, co czekoladki nie zjedli. W tej grupie pierwszej są jeszcze tacy, którzy zjedli dwie czekoladki, czyli czekoladkę z nie swojej podusi. Możemy powiedzieć, że po części jest to wymuszone przez nasz mikrobiom jelitowy. Jeśli chodzi o mikrobiom dorosłego człowieka, to jest, proszę Państwa, trochę rosyjska ruletka. On się oczywiście kształtuje pod wpływem bardzo wielu czynników, także składników diety. Za moment ją omówimy, ale także modyfikuje tą mikrobiotę przewlekły stres, aktywność fizyczna zbyt duża, zbyt mała, nie jest korzystna, długość snu i te czynniki, które rzeczywiście są w stanie nam tu pomóc albo zaszkodzić. Jeśli chodzi o żywienie, proszę Państwa, są dwie szkoły. Jedna szkoła, która mówi, indywidualizuj tą dietę na tyle, ile można, dostosowując ją do mikrobiomu. I takie pierwsze próby już są. To są próby dostosowania żywienia do tak zwanego enterotypu. A druga szkoła mówi, żyw globalnie.
globalnie, tak? Czyli nie zajmuj się jakąś indywidualizacją. Opowiem troszeczkę o jednej, o drugiej. Pierwsza taka indywidualizacja żywienia wiąże się z wprowadzeniem teorii enterotypów. Otóż enterotypy to są, każdy z nas ma swój enterotyp, zgodnie z tą teorią, czyli rodzimy się z bardzo podobnymi bakteriami, ale w różnej ilości, tak? I w enterotypie pierwszym, enterotypie, który się nazywa bakterioidetes, to jest taki enterotyp, który się żywi wszystkim, bakterie, które się żywią wszystkim, ale bardzo lubią węglowodany. Enterotyp drugi, prewotella, to jest taki enterotyp, gdzie bakterie, jest przewaga bakterii wymagających troszkę więcej włókna roślinnego. I w końcu, ale w tym enterotypie, jak nie dostarczymy włókna, to te bakterie mogą też trawić mucylę, czyli to jest niekorzystne działanie dla warstwy mukoproteinowej. I enterotyp trzeci, enterotyp ruminokokus, który znowu dobrze przystosowuje nas do diety mieszanej, ale też bakterie bardzo dziarsko rozkładają mucyny. Te enterotypy kiedyś wydawało się, że są niezmienne, czyli jak powstaną, to już tam się nic absolutnie nie zmieni. W tej chwili wiemy, że tak nie jest, że te enterotypy w miarę dojrzewania wcale nie jest tak łatwo wyodrębnić, więc w ogóle ta idea enterotypów troszkę jest podważana, ale jeśli chodzi o żywienie, to się dużo dzieje. Proszę spojrzeć na ten slajd, on pokazuje, że w jaki sposób chudnie redukujemy masę ciała, czyli chudnie się zgodnie ze swoim enterotypem. Tu mamy enterotyp prewotella, to jest ta linia ciągła i dieta NDD, czyli ta czarny kolor, to jest dieta dostosowana do enterotypu. Czyli jeśli prewotella, to jest taki enterotyp wegański, wegetariański, bardzo dużo włókna, opornej skrobi, tak, produktów ziarnistych, no to daliśmy ludziom właśnie takie produkty, a w drugim enterotypie, w prewotella, daliśmy zupełnie przeciwną dietę, czyli dietę mieszaną. Natomiast ten enterotyp, to jest enterotyp pierwszy, bakterioidetes, gdzie daliśmy tym pacjentom dietę niedostosowaną, czyli z dużą zawartością włókna, czarna przerywana linia i szara przerywana linia, taką dietę dobrze dostosowaną do enterotypu. I co widzimy? Widzimy, że zdecydowanie najlepiej schudli pacjenci z enterotypu prewotella, którzy dostali dostosowaną do enterotypu dietę. Co prawda na końcu był efekt odbicia, no ale w porównaniu do diety niedostosowanej jednak ta redukcja była znacząca. Co większa. A spójrzmy na bakterioidetes, jest redukcja i jest ogromny efekt odbicia niezależnie od diety. Czyli to może też tłumaczyć tych naszych dziarskich panów Januszy, którzy w ciągu 2 tygodni tracą 2 tygodnie, być może nie dostosowują tej diety do swojego enterotypu. Jeśli chodzi o enterotyp i to, co ten enterotyp potrzebuje, proszę zobaczyć, jeśli chodzi o prewotella, to musi być dieta bogata w włókno, ale głównie w oporną skrobię. Czyli krótko mówiąc, gotujemy ziemniaki, zalewamy zimną wodą, jemy na zimno. Gotujemy ryż, jemy na zimno. Nie dogotowujemy makaronu, jemy na zimno, tak? Natomiast w drugim enterotypie muszą być włókna roślinne, też te bakterie wymagają włókna, ale raczej włókna połączonego z cukrami, tak? To jest ten enterotyp lubiący cukry, dobrze metabolujący cukry, a więc warzywa i owoce. Jak się tłumaczy teraz redukcję masy ciała w tych enterotypach? To jest absolutnie fascynujące, dlatego że się wydaje, że są zupełnie dwa inne mechanizmy. Otóż w tym enterotypie prewotella bakterie produkują sporo kwasu propionowego i propionian poprzez inne mechanizmy GLP, neuropeptyd Y powodują hamowanie apetytu, a także regulują glikemię. Natomiast w drugim enterotypie bakterie produkują sporo kwasu mlekowego i kwas octowy, które zmniejszają pH do warunków, kiedy namnażają się bardzo intensywnie rodzaj Firmicutes i te bakterie z kolei produkują maślan. Maślan uszczelnia barierę jelitową, czyli zmniejsza się endotoksemia, czyli ten warunek stanu zapalnego w otyłości jest zredukowany. Ale spójrzcie, że także tutaj jest mechanizm zmniejszania głodu poprzez grelina, więc wydaje się, że te same jakby mechanizmy, te same bakterie, ale mechanizmy zupełnie inne. Czyli rzeczywiście być może coś w tych enterotypach jest. Poczekamy, zobaczymy. Jeśli chodzi o krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, proszę Państwa, one są krytyczne dla naszego zdrowia. Widzimy, że począwszy od tego, że zmieniają metabolizm, że wpływają właśnie na środowisko, nasilając syntezę najbardziej chyba cennego albo najlepiej przez nas poznanego kwasu masłowego, to działanie troficzne, działanie przeciwzapalne. Trzeba zwrócić uwagę, że modulują proces epigenetyczny inhibitorami deacetylazy, że indukują proces apoptozy, więc te nieprawidłowe komórki mogą znikać z nabłonka jelitowego. Ale także sam octan i maślan pełnią funkcję podobną do ciał ketonowych, dlatego też zaczynają być bardzo szeroko wykorzystywane w naukach neurologicznych.
A jest pytanie, co musimy zjeść, żeby produkować porządną ilość krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Ale proszę Państwa, to jest dosyć szybki proces. Jak zjemy łatwostrawne włókna, tak jak inulina czy guma guar, po 6 godzinach w krwi już mamy zwiększone stężenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Znacznie chyba lepszą taktyką jest jedzenie tej opornej skrobi. Do tego bardzo zachęcam, dlatego że 20-30 gram opornej skrobi robi robotę przez dłuższy czas. Dużo jest jej w pieczywie kukurydzianym. Ja wiem, że nie jest zbyt popularne w Polsce, ale w tej opornej skrobi jest ta skrobia kukurydziana, która nazywa się skrobią kukurydzianą o wysokiej zawartości amylozy. Skoro nie jemy w Polsce pieczywa kukurydzianego, zobaczmy jeszcze, gdzie możemy te prebiotyki czy dobre włókno znaleźć. Mnóstwo różnych produktów. Spójrzmy na efekt, na działanie na mikrobiom. Od gumy arabskiej po inulina, która jest w każdym produkcie, bardzo wiele produktów warzywnych. Spójrzmy na soję i groszek, jaką robią cudną robotę, jeśli chodzi o porządkowanie ilości klostridia. Zwracam też uwagę na polifenole. Polifenole są podwójnie cenne, bo warzywa i owoce, te wszystkie barwniki pod skórką, niedaleko skórki znajdujące się, zwane polifenolami, flawonoidami, one też fermentują w jelicie, też są wykorzystywane przez bakterie. Ich rola jest absolutnie niezwykła, dlatego że one też bardzo mocno mają duży impact antyzapalny i bardzo mocno zmniejszają ilość tej mikrobioty patologicznej. Przypominam też, że glutamina i asparaginina, glutamina jest przecież wykorzystywana w immunożywieniu, one także są fermentowane do określonych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. I tak z glutaminy powstaje kwas octowy i masłowy, czyli ten bardzo pożądany, a z asparaginy kwas propionowy. Możemy troszeczkę wspomóc sobie tą całą taktykę wytwarzania włókna poprzez oczywiście bakterie probiotyczne, głównie różne gatunki Lactobacillus, szczepy z Lactobacillus plantarum, Reuteri czy Bifidobacterium. Trudnymi pacjentami, gdzie też musimy zwiększyć włókno, są pacjenci ze schorzeniami jelit, z IBS-em, czyli z zespołem jelita nadwrażliwego, czy z chorobami zapalnymi jelita. No tutaj jest dużo gorzej, dlatego że ci pacjenci cierpią z powodu wzdęć, bóli, a więc to włókno musi być określone. Tutaj polecana jest guma guar i taką wschodzącą gwiazdą jest arabinogalaktan, który faktycznie fermentuje dopiero w dolnej części jelita grubego, nie dając wzdęć. No i powoduje wzrost bakterii, które się nazywają Fecalibacterium prausnici, z fantastycznego producenta maślanu. Proszę Państwa, ale też mamy swoją tajną broń. Za 10 zł kupujemy dużą torbę babki, włókna z babki jajowatej i ta babka jajowata zrobi nam robotę właściwie w każdym możliwym, w każdej możliwej potrzebie. Bo począwszy od kontroli glikemicznej, sytości, utraty masy ciała. Proszę zobaczyć, jak podawano różne włókna, ta babka zawsze jest super, wszędzie wypadała bardzo dobrze. A jest dostępna, tania, fermentuje bardzo łagodnie, bardzo powoli. Jak z nią zaczynamy, czyli jeżeli mamy jakieś zwiększone potrzeby, naprawdę warto kupić tą babkę. Zaczynamy od łyżeczki zalane 100 ml wody ciepłej, robi się żelik bez smaku. Dobry nie jest, ale trudno. Zwiększamy potem stopniowo do 15 gram i mamy z głowy dostarczanie dobrego włókna. Jeżeli mamy problemy z chorobami zapalnymi jelita, podstawą też jest złoty bulion. Na dole jest przepis, jak go zrobić. No to jest bulion oparty o warzywa, tam musi być sporo błonnika, ale także kurkuma. Pamiętajmy, zawsze jak człowiek jest chory, gotowano mu bulion. Jeżeli ktoś ma problemy z trawienną, oczywiście zdejmujemy tłuszcz, ale to jest super, super rzecz. Jak wystymulować mikrobiotę u osób zdrowych? Proszę Państwa, warto czasami zaglądać z kamerą u Kardashianów. Ja zaglądam, krzyczą na mnie, bo to ogólnie głupiający jest program. Natomiast fantastyczne jest to, że one tam jak jedzą, to jedzą tylko zdrowe rzeczy. No i to jest bardzo motywujące. No i bardzo się to zbiega też z pracą, którą opublikowano ostatnio, która jakby porządkuje, co jest ogólnie globalne dobre dla mikrobiomu. Jest bardzo dobra jest dieta ubogo-węglowodanowa, stosunkowo bogata w białka i tłuszcze, ale kochani, roślinne. To bardzo pięknie modyfikuje mikrobiom i ten mikrobiom jest dobry. Potem też bardzo dobra jest dieta wysoko-węglowodanowa,
zdrowa, ze zmniejszoną, bo czyli jem dużo węglowodanów, mniej tłuszczu, zdecydowanie mniej białek, ale z kolei te węglowodany to nie są cukry proste, tylko to są właśnie ta oporna skrowia, to ziarno, czy taki enterotyp prewotella, to się bym dobrze czuł. Natomiast wszystkie diety takie, że no nie jem tłuszczu, bo tłuszcz mnie zabija i tak dalej, ale nawcinam się cukrów prostych, proszę zobaczyć, zmniejsza różnorodność bakterii, dziesiątkując mikrobiom, to samo z dietami o zmniejszonej zawartości węglowodanów i różnej zawartości tłuszczów i białek zwierzęcych. A więc proszę Państwa, reasumując, trzeba zasiąść do stołu przodków, ale wytwarzając w sobie tak zwany śródziemnomorski jelit. To jest śródziemnomorskie, ale w rycie polskim, bo my jesteśmy tu i możemy korzystać z naszych roślin, z warzyw i produktów, które sami wytwarzamy. Proszę zobaczyć, że ta dieta ma być zróżnicowana, prosta, mało przetworzona, którą każdy sobie z łatwością w domu przygotuje. Natomiast na przeciwległym biegunie jest dieta wysoko przetworzona, z konserwantami. Te konserwanty, w tej chwili coraz więcej doniesień, jak one wpływają beznadziejnie na mikrobiotę. Tak? Także przetworzona żywność powoduje pustynnienie jelita. W tych jelitach zaczyna ubywać różnych gatunków bakterii, a co za tym idzie, tego, co te bakterie produkują. Trzeba uważać, kogo się zaprasza do stołu, tak? Szczególnie jeżeli chorujemy. Mamy składniki diety, które są mocno prozapalne, także prozapalne dla bariery jelitowej. A więc dieta wysokotłuszczowa z dużą zawartością żelaza, tak? Czyli czerwone mięso, faktycznie jest prozapalna. Cokolwiek by powiedział jakiś mędrzec w internecie, ona prozapalna jest. Tak samo tłuszcze mleczne dla osób z IBS-em czy IBD, absolutnie trzeba bardzo na to uważać, bo te osoby źle te tłuszcze tolerują. Natomiast mam jeszcze drugi biegun, czyli składniki przeciwzapalne i kochani, warto zapamiętać, że najzdrowsze dla nas i też dla naszego mikrobiomu jest to, co śmierdzi podczas gotowania. Ale pochodzenia roślinnego, tak? Czyli jeżeli gotujemy kalafior, brukselkę, kapustę, i one po prostu mają ten zapach, to znaczy, że w nich znajdują się takie związki, które rzeczywiście wspomagają naszą mikrobiotę. To są związki, które aktywują receptory arylowe w jelitach, a poprzez te receptory arylowe dochodzi do zmniejszenia ilości patogennej mikrobioty. Ważne są także włókna roślinne, ważna jest dieta śródziemnomorska, o której przed chwilką mówiłam. Czasami chcemy dobrze i nam nie wychodzi, prawda? I takim przykładem, że chcemy dobrze, szczególnie dla osób starszych czy dla sportowców, jest podawanie fosfatydylocholiny czy karnityny. Możemy ją podawać, fosfatydylocholina, cudowny związek, ale z niego powstają metyloaminy. I teraz przy zaburzonej mikrobiocie, osoby starsze zwykle zaburzoną ją mają poprzez leki, a sportowcy poprzez bardzo intensywny trening, w wątrobie dochodzi do zwiększonej syntezy tlenków metyloamin, a te są wybitnie aterogenne. Nie wiem, ja mam wątpliwości co do reklamy i spożywania tych rzeczy przez osoby starsze, bo czasami chcemy dobrze, aby chodzi tak jak tutaj, to szkoła imienia Ireny Szewińskiej. No myślę, że nasza medalistka nie byłaby zadowolona z tego wizerunku. Kochani, też są składniki, które nie śmierdzą, ale są wybitnie przeciwzapalne. Tu wypisałam top topów. Proszę zobaczyć, że tutaj są fantastyczne rzeczy, czyli takie najbardziej antyzapalne składniki diety, jeżyny, orzechy włoskie, truskawki, karczochy, ale mamy kawę, mamy goździki, można do kawy wrzucić 2 goździki, już jest robota zrobiona. Mamy też bardzo antyoksydacyjne przyprawy, to jest oregano, imbir, cynamon i kurkuma. Kurkuma jest czymś, co naprawdę w przypadku schorzeń i zaburzeń mikrobiota robi dobrą robotę. Niezwykle ważne są też tłuszcze rybie. Z nimi mamy problem, bo ryby niestety są skażone metalami ciężkimi. Wszystko prawda. Czyli jeżeli mamy wybrać rybę bogatą w tłuszcze, czy EPA, DHA, no da dużo ma łosoś, ten dziki, no drogi. Ale z kolei im mniejsza ryba, tym mniej skażeń. Czyli no, dobra jest sardynka, tak? Ma sporo tych tłuszczy, a jednak nie krótko żyje, czyli krótko kumuluje metale ciężkie. Możemy też wybrać te kwasy tłuszczowe omega 3 z glonów. Jeżeli mamy dostęp do dobrych glonów, tam też są kwasy tłuszczowe, spokojnie można je używać. To jest mój przepis. No nie powiem, żeby to był dobry smak, ale no też... No część ludzi mówi, że super.
My w Szczecinie mamy dostęp do ikry, więc ta ikra jest dobra. Do tego trzeba dorzucić awokado, tam jest witamina E, tam jest prowitamina A, sok z cytryny, gdzie mamy witaminę C, no i wodorosty. Te wodorosty według mnie zabijają cały powab tej potrawy. Ale zobaczcie, dlaczego to tak właśnie? Dlatego, że właśnie w ikrze są najbardziej dostępne i dużo DHA, czyli tego najbardziej antyzapalnego kwasu tłuszczowego. Klamerka na nos, ciach, ciach, raz w tygodniu można się tam zmusić, prawda? Teraz taki take home message, czyli co ze sobą możecie wziąć dla siebie, taka informacja, no bo trudno myśleć o mikrobiomie, jak człowiek jest zapracowany, ale pamiętajcie, że już dwa jabłka dziennie powodują wzrost bifidobakterium i widoczny wzrost zawartości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Dwa owoce kiwi jeszcze przy okazji elegancko powodują, że nie ma jakichś problemów z zaparciami. Jeżeli te są, to słuchajcie, stare, dobre, suszone śliwki. Też udowodniono, że półtorej dużej garści, czyli 80 gram śliwek powoduje wzrost. Na tyle wzrost ilości błonnika, że też poprawia się wypróżnianie, ale też wzrastają bifidobakteria i wzrasta ilość krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Zawsze dobrą opcją są probiotyki, prawda? Mamy takie, które pomogą nam w wypróżnianiu. Pomogą, kiedy mamy biegunkę, pomogą, kiedy mamy zaburzenia, jakieś początki depresji. Można z nich korzystać. No i proszę Państwa, na koniec chciałabym podsumować, że nasze bakterie są jak ten kot tutaj, właściciel nawiązał, że kot domowy zażywający spacerów, ale cwaniak, pozer i prosidełko. No nasze bakterie też tak trochę takie prosidełkami są i też są też cwaniaczą. Ale pamiętajmy, że my musimy być trochę mądrzejsi od nich i pamiętać, że choć my lubimy produkty słodkie czy jakieś rzeczy, które nam się miłuje, to część naszych bakterii potrzebuje tych rzeczy, które śmierdzą, fermentują i w ogóle najchętniej byśmy po to nie sięgali. Bardzo dziękuję.